Tak, stoimy w takim miejscu obecnie kluczowym dla dzielnicy, na dużym skrzyżowaniu i oprócz skrzyżowania mamy tu pomnik. Pomnik postawiono w 1923 roku i upamiętnia mieszkańców Emaus, którzy polegli w czasie I wojny światowej. To była wielka wojna, jak na tamte czasy, i poległych upamiętniano właśnie w sposób taki, przez pomniki, albo czasami w kościołach tablice fundowano. Tutaj proboszcz kościoła Franciszka, widzimy go w tle, właśnie postanowił wznieść pomnik w formie takiego obeliksu i on jest w środku ceglany i na zewnątrz otynkowany i wyrowano tablice właśnie marmurowe z nazwiskami poległych. Po ostatniej wojnie światowej te tablice szybko zostały zniszczone i długo później nie wiedziano, o co chodzi, co to jest za obiekt, i w czasie remontu, tutaj skrzyżowania w 2012 roku, odkryto pod nim kapsułę czasu. W tej kapsule była gazeta i monety z 23, czyli z momentu, kiedy ten pomnik został ufundowany. Dzięki temu było wiadomo też, o co chodzi. I w tym 12 roku ufundowano nowe tablice i mamy ten pomnik przesunięty i odnowiony. I to w zasadzie tyle o pomniku tutaj. Dzień dobry, witam Państwa w imieniu Rady Dzielnicy Siedlce na kolejnym już w tym roku spacerze historycznym. Witam Państwa w tym szczególnym dniu, w Dniu Niepodległości, w 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj znajdujemy się na cmentarzu świętego Franciszka, Gdańsk Emaus. Witam historyka, osobę prowadzącą dzisiejszy spacer, pana Klaudiusza z Muzeum Gdańska. No i będziemy na pewno uważnie słuchać dzisiejszego spaceru. Tak, dziękuję. Mam mówić do mikrofonu, czas? Tak. Okej, tak, dziwnie na cmentarzu. Witam Państwa ponownie. Jesteśmy na cmentarzu na Emaus. Tak mówią mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają tutaj dłużej. Niektórzy mówią także cmentarz świętego Franciszka. To wszystko dobre nazwy. Niestety, przez to, że w latach 70. powyżej cmentarza założono nowy cmentarz łostowicki, niektórzy sądzą i nazywają tą część, znaczy ten cmentarz także cmentarzem łostowickim. To jest oczywiście nieprawda. To są dwa oddzielne cmentarze, jednak nigdy nie zostały podzielone płotem. Później, jak podejdziemy do granicy, powiem czemu, ale na razie zaczniemy tutaj właśnie od początku. Cmentarz został założony dla katolickich mieszkańców Emaus na początku XX wieku. Kościół świętego Franciszka zbudowano w 1906 roku i od tego momentu prowadzono księgi zmarłych tego cmentarza. Cmentarz początkowo sięgał, tak jak wchodziliśmy, od płotu, od bramy głównej, tutaj do tego krzyża nad nami, do tej skarpy. To była początkowa wielkość, to był 1,5 hektara wielkości. Od razu teren podzielono na alejki, alejkami na kwatery. Także tu Państwo widzą, przede mną jest taka alejka pociągnięta, poprzeczna, i tutaj do skarpy właśnie alejka główna. No i w tym miejscu mamy takie skrzyżowanie, miejsce główne cmentarza. Cmentarz nie był wyposażony w kaplicę ani w dom grabarza. Grabarz mieszkał tuż obok w takim domu mieszkalnym, zwykłym, a kaplicę zbudowano tutaj dopiero po wojnie. Także to był po prostu taki nieduży cmentarzyk. Może nie będę opowiadał od razu całej historii, tylko o poszczególnych obiektach. Za moimi plecami, tutaj przed Państwem, jest rzeźba Chrystusa. To jest kopia słynnej rzeźby Thorvaldsena, takiego rzeźbiarza klasycyzmu. Thorvaldsen jest Państwu na pewno znany. Wyrzeźbił pomnik na przykład Poniatowskiego z Warszawy, czy Kopernika. I w Kopenhadze dla katedry taką rzeźbę Chrystusa stworzył. I później ta rzeźba była często kopiowana na cmentarzach, przy kościołach w Europie, ale także na całym świecie. I ta rzeźba tutaj znalazła się oczywiście nie przez przypadek, ale znalazła się tutaj dużo później. W sensie ona powstała tak na początku XX wieku mniej więcej, a znalazła się tutaj dopiero w latach 60. A to jest związane ze skomplikowaną tutaj historią gdańskich cmentarzy. Po wojnie, po tym jak Polacy przejęli Gdańsk, w całym mieście znajdowało się wiele niedużych cmentarzy. I nowe władze postanowiły jakby uporządkować sytuację
gdańskich cmentarzy, małe cmentarze zamknąć, a stworzyć sieć takich nowych cmentarzy dzielnicowych z cmentarzem centralnym we Wrzeszczu na Srebrzysku. I te plany wprowadzano, no zaraz po wojnie, w 2 lata je przedstawiono, i właśnie cmentarz Emaus, początkowo chciano go zamknąć. W 1946 roku zamknięto, mówiąc, że będzie czynny czasowo, tak jak kilka innych cmentarzy w Gdańsku. Z czasem jednak, jak się okazało, no, na wszystko brakowało pieniędzy i także brakowało pieniędzy na założenie nowych cmentarzy dla poszczególnych dzielnic, więc władze miasta uznały, że dla Śródmieścia, dla Siedlec powstanie nowy cmentarz w oparciu o ten dawny, świętego Franciszka. Czyli ten cmentarz miano powiększyć, ale on miał pozostać czynny. Ostatecznie jest czynny do tej pory. Więc cmentarza nie zamknięto, w przeciwieństwie na przykład do cmentarzy przy Wielkiej Alei, czyli obecnej Alei Zwycięstwa, gdzie przed wojną znajdowało się 9 cmentarzy poszczególnych parafii gdańskich. Te cmentarze w 1946 roku zamknięto bezpowrotnie, z myślą, że się je zlikwiduje i założy na ich terenie parki dla mieszkańców Gdańska, Wrzeszcza i okolic. W czasie lat 60. zaczęto likwidować te cmentarze. Rodziny, które się zgłaszały, pozwalano, ekshumowano ciała bliskich na cmentarz Srebrzysko i cmentarze systematycznie likwidowano. I ściągając te groby właśnie z dawnych cmentarzy, usunięto kilka rzeźb i tutaj pracujący na cmentarzu grabarz pan Jan Rode docenił jakby urodę tych kilku rzeźb i uratował, prosząc o to Centralny Zarząd Cmentarzy, żeby te rzeźby mógł postawić na własnym obiekcie, na własnym cmentarzu, którym się opiekował. Kierownik zarządu cmentarzy zgodził się. Pan Jan na swój własny koszt musiał wynająć taki nieduży dźwig, bo rzeźby były dosyć ciężkie. One są kamienne oczywiście. I z kolegą przewiózł je tutaj na swój cmentarz i ustawił w wybranych miejscach. I właśnie w tym miejscu skrzyżowania Alejki Głównej i tej bocznej postawił właśnie w tym punkcie z rzeźby Chrystusa tą kopię słynnej rzeźby Thorvaldsena. Dzięki czemu cmentarz wygląda dużo, dużo ciekawiej i lepiej. Także tutaj możemy pana Jana docenić. I to już smutniejsza część opowieści w tym miejscu. Za pomnikiem pan Jan pochował swoich rodziców, swoje 2 żony, syna i w tym roku niestety także sam został pochowany. To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie. Został zabity w szpitalu w styczniu, jak państwo wiedzą z doniesień prasowych. Miał 94 lata prawie, jeszcze nie skończył, by skończył 7 marca. I miał wspaniały, długi żywot. I może tutaj właśnie w tym miejscu opowiem o panu Janie. Pan Jan urodził się w 1926 roku. Nie w Gdańsku, jeszcze nie mieszkali jego rodzice w Gdańsku, na Kaszubach się urodził, ale już rok po jego rodzinach rodzina przeniosła się do Gdańska, do wolnego miasta Gdańska wtedy i zamieszkała przy ulicy Trauguta we Wrzeszczu. Tam mieszkała też rodzina już pana Jana. Pan Jan zamieszkał z bratem, rodzicami i tutaj się rodziła jeszcze młodsza siostra. No, mieszkanie w wolnym mieście Gdańsku. No, mówiło się tutaj po niemiecku w większości, więc pan Jan także w domu mówiono po niemiecku i został wysłany z bratem do szkoły dla chłopców na ulicy Smoluchowskiego. W 1933 roku, kiedy naziści doszli do władzy w Gdańsku, to był duży problem dla Polaków tutaj mieszkających. Naziści chcieli wszystkich Polaków, którzy zamieszkali po 1925 roku w Gdańsku, aby opuścili miasto. Wtedy pan Teodor, ojciec pana Jana, zapisał się do Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku i on w ogóle walczył w armii Hallera i wtedy dostał papier, że mogli zostać w Wolnym Mieście. No ale w związku z tym, że pan Teodor zapisał się do Związku Polaków, to synowie musieli pójść do polskiej szkoły w Wolnym Mieście. No i pan Jan niestety miał problem, bo nie mówił po polsku przecież. I klasę
on był wtedy w trzeciej klasie bodajże, powtarzał 3 razy, no bo nie mówi po prostu w języku wykładowym. Powtarzał tyle razy, aż wybuchła wojna, II wojna światowa, kiedy już nie musiał chodzić do szkoły, już nie było polskich szkół. Pan Janusz był wtedy nastolatkiem i w 1940 roku musiał pójść do pracy, był taki nakaz, żeby w rolnictwie przepracować jakiś czas, więc się zatrudnił u znajomego, który był grabarzem na cmentarzu Świętego Mikołaja przy Politechnice Gdańskiej, tam blisko swojego domu. Pan Jan tam przepracował rok, później też zmieniał kilka razy pracę, aż pod koniec wojny, już był prawie dorosły, więc dostał wezwanie do Wehrmachtu. Musiał wstąpić do wojska niemieckiego i wysłano go do Francji. We Francji chciał uciec z tego wojska, udało mu się, ale go złapano. Złapano go, nie został rozstrzelany, ale wysłany do Włoch. Tam już nie służył jako żołnierz na froncie, ale wspomagał aprowizację wojsk niemieckich. Pracował przy mułach, przy właśnie dostarczaniu jedzenia. I tam także próbował uciec, ale to już był koniec wojny. Amerykanie już byli we Włoszech, dostali się do niewoli i dostali informację, że polskie siły zbrojne właśnie przy Armii Alianckiej się organizują i się zgłosił, został wcielony. I miał, z tego co słyszał, miał w ogóle udać się do Japonii, żeby tam walczyć, ale wiadomo, kapitulacja była dosyć szybka Japonii, po zrzuceniu bomb na Nagasaki, Hiroshima, więc pana Jana wysłano do Wielkiej Brytanii, gdzie tam jeszcze przez 2 lata służył, no i chciał wrócić tutaj do Gdańska, do rodziny. Wysyłał listy na ulicy Trauguta, gdzie mieszkał, ale nie dostawał odpowiedzi. Dlaczego? Bo już nie było, on wysyłał listy na adres niemiecki oczywiście, a już nie było niemieckich nazw, więc listy nie docierały. Szczęśliwy jakimś cudem jeden list dotarł i rodzina pana Jana no, powiedziała, że mieszka, że żyją, nic się im nie stało aż tak złego, więc żeby wracał. Pan Jan wrócił właśnie i tutaj zamieszkał w Gdańsku. Może dalej opowiem już w jakimś innym miejscu, żebyśmy tak nie stali. Ma to być spacer, więc żeby było bardziej dynamicznie, przejdziemy dalej sobie. Pan Teodor był przed wojną w ogóle urzędnikiem. Pani Maria zajmowała się domem. Urodziła 4 dzieci, bo jeszcze w czasie wojny urodził się najmłodszy syn. On zmarł po roku, nie było leków. Jest pochowany właśnie na jednym z cmentarzy, które już nie istnieją. Na cmentarza Józefa i Brygidy przy Bramie Oliwskiej. Siostra pana Jana, Hildegarda, jest pochowana kawałek dalej. W ogóle wyszła za mąż za przyjaciela pana Jana, który był grabarzem przy innym cmentarzu. W sensie zajmował się tam ogrodnictwem przy innym cmentarzu. Te rodziny właśnie grabarzy z tych cmentarzy były też ze sobą zaprzyjaźnione i często tam zawierano też małżeństwa między sobą. Pan Jan w ogóle swoją pierwszą żonę poznał na cmentarzu. Po wojnie tutaj... rodzina pana Jana to byli gdańszczanie i po wojnie ci gdańszczanie nie mieli zbyt łatwo. Byli uznawani przez nową ludność za Niemców po prostu, w sensie byli podejrzani, więc często dostawali pracę poniżej swoich kwalifikacji. I pan Teodor dostał pracę właśnie jako grabarz przy cmentarzu garnizonowym i pan Jan mu tam pomagał, bo też długo nie mógł dostać pracy po wojnie, jak tu wrócił do Polski. I tam właśnie wykonywał różne prace, był właśnie ogrodnikiem, też pomagał kamieniarzom, wykuwał litery i na cmentarzu garnizonowym właśnie przy grobie matki poznał dziewczynę i to była jego przyszła żona, pani Anna. To był jeszcze przed 50 rokiem, bo w 50 roku dostał pracę tutaj właśnie jako grabarz. Dostał, że jego ojciec był grabarzem na właśnie cmentarzu garnizonowym. Pan Jan znał tego zarządcę cmentarzy gdańskich i on wiedząc właśnie, że potrzebuje tutaj pracy, swojego miejsca na ziemi, więc tutaj dał mu tutaj tą posadę i tutaj się przenieśli, w 50 dostał pracę, a w 52 jak zmarł ten grabarz, który był na emeryturze, co mieszkał tam w tamtym domku, którym pokazywałem, pan Busz, on był jeszcze przedwojennym grabarzem, to pan Jan z rodziną tu się przeniósł i tutaj mieszkał już właśnie do końca. Ale w tamtym domku, tak? Tak. Tam na poddaszu. Jak ja u niego byłem, to tam na poddaszu właśnie mieszkał. I urodziła mu się 4 dzieci, miał 4 synów z pierwszą żoną, zmarła dosyć młodo.
Później pan Jan jeszcze ponownie wyszedł, ożenił się i miał jeszcze dwie córki z nas. Także 6 dzieci było w domu i dzieci też tutaj pomagały jakby w sensie, bo pan Jan miał w obowiązku przygotować miejsce pod pochówek i prowadził też, zielenią się zajmował i prowadził jeszcze księgi zmarłych. I miał dużo obowiązków, więc dzieci mu pomagały na przykład księgi zmarłych tam wypisywać. I pani właśnie, która kierowała cmentarzami, mówiła, że tutaj na Świętym Franciszku często zalegano z tymi wpisami, bo właśnie dzieci, jak dzieci miały za dużo lekcji, to nie zdążyły powpisywać wszystkich pogrzebów. Także tutaj takie rodzinne właśnie życie przy cmentarzu. Tak, i właśnie w tym miejscu, w tym centralnym pan Jan pochował swoją rodzinę i tutaj także spoczął. Obok mamy z kolei bardzo ładny pomnik przedwojenny jeszcze. Najwięcej tych pomników, jak pokazywałem, jest przy Alejce Głównej, jak szliśmy tutaj do góry. A tu mamy właśnie pomnik z lat... W 27 zmarła Paulina Majewska. Pomnik mógł być wzniesiony trochę później i ma formę takiej kapliczki z Matką Boską. Jak wiemy, cmentarz był katolicki, więc te nawiązania maryjne oczywiście są tutaj częstsze i są w ogóle. Także to jest jeden z takich bardziej okazałych i szczęśliwie zachowanych pomników. Wczesne jakby elementy możemy sobie porównać, jak ta sztuka właśnie nagrobna wyglądała kiedyś, a jak wygląda obecnie. No jest spora różnica. Tu mamy taki grób rodzinny, większy. I on moim zdaniem dużo mówi właśnie o tej tragedii, tego co się stało z Gdańskiem w 1945 roku, o tych mieszkańcach dawniejszych właśnie, którzy znaleźli się w tej nowej zupełnie rzeczywistości. Jak widzimy, mamy tutaj nazwiska i imiona brzmiące po niemiecku, ale też bardzo po polsku, tak? Jak Państwo tutaj odczytają, Weronika Łukaszewska, Auguste Engler z domu Tkaczyk, więc polsko-niemieckie nazwiska i jest pochowana cała rodzina. I co tutaj jest ważne, proszę zobaczyć na daty śmierci tutaj po mojej prawej, po Państwa prawej stronie. Jak wiemy, te walki w 1945 roku tutaj były w Gdańsku zaciekłe. Miasto miało się nie poddawać, mimo że władze cywilne chciały poddać miasto. Władze wojskowe, dowództwo się nie zgodziło, żeby opóźnić oczywiście marsz na Berlin. Więc konsekwencje tego poniosła ludność cywilna. Armia Czerwona wkroczyła z całą wściekłością, właśnie zaatakowała miasto i później mieszkańcy musieli przejść Gehennę właśnie. I nieważne, czy byli polskiego, czy niemieckiego pochodzenia. Przyglądając właśnie księgi zmarłych cmentarza Franciszka, bo one od 1906 były prowadzone i są cały czas na plebanii, przy kościele, to mniej więcej co roku tutaj grzebano 100 do 150 osób, aż właśnie nadszedł ten tragiczny rok 45 i pochowano wtedy 700 osób, także skok kilkukrotny, pokazujący, że raz, że ludzie właśnie zginęli w czasie walk, ale także później, kiedy niby już działała polska administracja, ale porządkowała to miasto, wybuchła epidemia tyfusu. Nie było wody w kranach przez blisko 2 miesiące, żywności było za mało i wybuchł tyfus, zabierając też dużo osób młodych, starych, też wyniszczonych właśnie tą końcówką wojny. I tutaj właśnie widzimy po datach, tak? I dużo mówi ta data, właśnie mamy gwiazdkę przy pani Weronice Łukaszewskiej i jest krzyżyk ze znakiem zapytania. Czyli nawet nie wiadomo, kiedy dokładnie zginęła czy umarła. A data tutaj pozostała, właśnie widzimy też lipiec, tak? 45, czyli właśnie to, kiedy ta epidemia tyfusu przybrała na sile. Także ten pomnik właśnie mówi nam o tych najsmutniejszych wydarzeniach w ubiegłym stuleciu, jakie spadły na nasze miasto. O, co się zobaczyć. Czyli tak, jest lipiec właśnie, 8 dni różnicy. No, tydzień po tygodniu po tym zmarli. Tak, coś tragicznie, Wypadek może, czy coś. No, tutaj też w tych księgach zmarłych czasami jest adnotacja już po wojnie na przykład na Suchaninie, że zamordowano całą rodzinę i jest w księdze zmarłych jest taka adnotacja. Też było niebezpiecznie po wojnie bardzo, tuż nie pilnowano właśnie, nie było.
I wykute tam jeszcze nagrobek jest Jan Tkaczyk chyba. Tak. Także. Ale mogiła jest, trochę by się przydało ją tutaj podreperować. Wyczyścić. Tak, tak. Nie potrzeba, no. Ale zniczono chyba okoliczni tutaj. Ja myślę, że też okoliczni tutaj. Tak, tak, stawiają. Być może właśnie... Po sąsiedzku. Tak, tak. Można by zajrzeć do ksiąg zmarłych jeszcze sprawdzić. Rozbuter do babcia jest. Ciekawe, czy ZDZ ma fundusze na renowację czegoś takiego. Żeby chociaż tutaj naprostować. Najlepsza matka. A te księgi, pan mówi, są w kościele świętego Franciszka? Tak. Ja kilka lat temu właśnie, tutaj badając te sprawy cmentarne, poprosiłem księdza proboszcza, w ogóle bez problemu, bo to różnie bywa, bardzo różnie bywa, tutaj z księżmi na plebaniach. I ten bez problemu mogłem przejrzeć, sobie notatki porobić, właśnie pospisywać i mam to znaczy tam pospisywane po prostu. Tak samo w Brzeźnie, tam taki ksiądz Zieliński przez lata działał, pracował, on też wszystko tam właśnie pokazał, a tam jest o tyle ciekawie, że wszyscy mieszkańcy Brzeźnia mieli taką kartotekę, w sensie takie szufladki z karteczkami, właśnie tam adnotacje były te, przez tam poprzedniego księdza robione, przedwojennego, to wszystko jest zachowane na plebanii w ogóle, także. Ale na przykład ksiądz, nie wiem, tam na hełmie z kościoła Podwyższenia Krzyża Pańskiego, to mnie wypędził na przykład z cmentarza. Powiedział, że tutaj, ja oglądałem tylko groby i, znaczy nie wiem, czy to był ksiądz proboszcz, ale powiedział, żebym w ogóle wychodził. Wiem, że ksiądz tam na Brętowie też jest taki nieprzychylny, jeżeli ktoś bada sprawy cmentarza, tak? Więc to różnie, bywa. Nie, no tutaj z tym księdzem proboszczem to na spokojnie można w księgi spojrzeć, aż sam z ciekawości może. Tak. Ona jest jedna bodajże, taka większa. Bo, to... bo ten cmentarz był w zarządzaniu kościoła chyba do 80 roku chyba i potem... On był, w sensie tak, już w latach 50 on był komunalny, zresztą... Już też po wojnie tutaj miasto grzebało ludzi, ale parafia jakby cały czas miała i w latach 50. On był już jako komunalny tutaj prowadzony. Także pan Jan był jakby pracownikiem już zarządu miejskiego, tak? I pracował po prostu jako komunalny. Tak, kiedyś wyczytałem, że tutaj w kościele świętego Franciszka była jedna osoba, która sprawowała różne funkcje kościelnego, organisty i grabarza jednocześnie. Tak, to mogło tak być. No właśnie, jak mówiłem, ten cmentarz nie był, znaczy nie miał osobnej kaplicy, tak, ani domu grabarza. Dopiero po wojnie, właśnie w latach 60. ten zarząd cmentarzy, tu pan Jan i z kolegami z innych cmentarzy zbudowali kaplicę tam przy bramie. I ona działała do momentu budowy kaplicy na cmentarzu łostowickim, tam później jeszcze podejdziemy. Z tego też, co ja wiem, to w kościele świętego Franciszka było jedno pomieszczenie, gdzie właśnie to była też forma kaplicy, ale też tam przechowywali zwłoki aż do czasu pogrzebu. Tak, dokładnie, bo tutaj nie było tak, kaplicy, tak. Więc to musiał... I wszystko jakby... w kościele, tak. I konduktem szli z kościoła tu na cmentarz, a trumna ściałem przez kilka dni leżała w kościele. Tak, dokładnie. I było jedno takie miejsce. Tak, jeszcze też był taki, czy po wojnie jeszcze był taki też zwyczaj, że na przykład ciało wystawiano w domu zmarłego jeszcze. I 3 dni zwyczajowo trumna właśnie z ciałem stała, można było się przyjść pożegnać. To jeszcze też po wojnie taki był zwyczaj. Tak. Dobra. To trochę egzotyki. Tak, zupełnie taka historia, może nie do końca ciekawa, ale mamy właśnie Hiszpana tu pochowanego, Angel Castro, się ten pan nazywał, 1930 jak zmarł. Pomnik taki ma też właśnie starą formę i nazwisko jest takie egzotyczne jakby, jak na polskie warunki. I tu jest jego żona, pani Helena Castro Pobłocka, w 90 roku. Ja przychodziłem na ten cmentarz już od dziecka, i no zawsze mnie to nazwisko tak przyciągało moje spojrzenie. I raz przeglądając dokumenty do kościoła świętej Barbary, nie jestem z Dolnego Miasta w ogóle, znalazłem taki dziennik, gdzie mieszkańcy Dolnego Miasta podpisywali się, żeby kościoła nie burzyć, żeby odbudować kościół. I znalazłem panią Helenę właśnie. Okazało się, że mieszkała ulicę dalej ode mnie, pani Helena Pobłocka. Ale nic więcej nie wiem, tylko po prostu no, to, że miała męża z Hiszpanii właśnie. Także taka historia. No, na cmentarzu jest takich pełno, prawda? Jesteśmy w miejscu, proszę,
na końcu Alei Głównej. To jest ta najstarsza część cmentarza na Emaus. To co nad nami to już lata 60. Są nowe dreny na pochówki. I tutaj właśnie był ustawiony krzyż cmentarny i w tym miejscu przewidziano pochówki najważniejszych osób we wspólnocie, czyli proboszczy z kościoła świętego Franciszka. Tu są właśnie pochowani i wśród nich jest Stanisławus Bialk, jak ma napisane po łacinie tutaj na pomniku. To był Polak, Stanisław Białek i właśnie on w 23 ufundował, w sensie był inicjatorem budowy tego pomnika na żołnierzy z I wojny światowej. I on zmarł tutaj, już Państwu mówię, w 39, czyli w marcu, jeszcze przed wybuchem wojny. Także to było właśnie to najważniejsze miejsce na cmentarzu. Ale właśnie przez to, że Pan Jan postawił tą rzeźbę Chrystusa tam niżej, tym głównym punktem stało się jakby tamto przecięcie tych alejek. A tu właśnie przez te drzewa tak urosły, ten krzyż cmentarny jest dosyć przysłonięty i go nie widać. Dobrze, to idziemy już wyżej, na tą nowszą część cmentarza. Został powiększony o te 5 tarasów w górę. Tu była taka skarpa dalej, bardzo duży twar był. I żeby właśnie tutaj było jak najwięcej miejsca pod pochówki, to modelowano takie tarasy. Wtedy jakby jest ta większa powierzchnia. I w 67 ten zaczęto użytkować. I później mniej więcej co roku, co 2 lata, dalej właśnie te pochówki, te tarasy były modelowane i użytkowane. I jeszcze znajdziemy 2 rzeźby właśnie uratowane przez Pana Jana. To jest następna rzeźba uratowana przez Pana Jana po likwidacji cmentarzy przy Wielkiej Alei. I zapomniałem powiedzieć przy rzeźbie Chrystusa. Rzeźba Chrystusa pochodziła z cmentarza świętej Brygidy i świętego Józefa. To był cmentarz katolicki i on był, to jest obecnie Park Akademicki, czyli tam bliżej Politechniki Gdańskiej. Najbliżej Politechniki Gdańskiej z kolei znajdował się cmentarz świętego Mikołaja, także katolicki. I z tego cmentarza pochodzi ta rzeźba. Ta rzeźba to przedstawienie Matki Boskiej według wizji świętej Bernadety z Lourdes. Czyli Matka właśnie Boska modląca się z różańcem, stoi na skale i widzimy jeszcze róże, tam, które zakwitły. I Pan Jan, jak mi opowiadał, jak był tym młodym chłopakiem pracującym na cmentarzu Mikołaja, u tego ogrodnika, jako pomocnik, codziennie chodząc do pracy mijał tą rzeźbę. I jak się nadarzyła okazja właśnie po wojnie, kiedy likwidowano te cmentarze, to tą rzeźbę właśnie wziął na swój cmentarz. Także miał do niej sentyment i tutaj też tak bardzo ładnie ją w ogóle zakomponował, jak Państwo widzą. Na skarpie właśnie tutaj drzewa posadzono, także to bardzo dobry akcent i na żadnym gdańskim cmentarzu takich rzeczy właśnie tak dobrze zaaranżowanych nie ma. I to właśnie estetyka tutaj Pana Jana zaważyła i pomogła. Jak mówiłem, ta likwidacja cmentarzy przy Alei Zwycięstwa, ona trwała w zasadzie od 49 roku, kiedy porządkowano te cmentarze. Jak wiemy, one były niezwykle zapuszczone. Pochówki tam ustały w połowie 46 roku na tych cmentarzach i najwięcej pochowano na cmentarzu Mikołaja w ogóle osób. Po tym czasie one zarastały, brakowało pieniędzy w mieście na wszystko, tym bardziej brakowało pieniędzy na opiekę nad cmentarzami zamkniętymi, więc no tam element też właśnie chował się, pił, bawił, kradziono elementy tuż po wojnie, te wszystkie drewniane pokradziono, poszły na opał, kamieniarze kradli kamienie nagrobne, przekuwali właśnie, później sprzedawali na tak zwanym wolnym rynku. Ale też mieszkańcy ściągali właśnie te kamienie, jeżeli właśnie były potrzebne do budowy, jako parapet na przykład. Słyszałem właśnie o takim panu, co ma parapet z dawnego właśnie nagrobka przydobiony. No i te cmentarze zaczęto porządkować już tak w całości pod koniec lat 30. I te płyty, które jeszcze zostały, zarząd zieleni ściągał oczywiście. Skuwano jakby napisy i kamieniarze mogli
i sprzedawano kamieniarzom. Te pieniądze szły właśnie później na budżet, dla budżetu dzielnicy. A te takie z mniej cennych materiałów, czyli nie granitowe, ani marmurowe, czyli ze sztucznego kamienia, no były tłuczone i używane jako materiał budowlany po prostu. Te kilka rzeźb, jakie się zachowały, z kolei zwieziono na cmentarz Srebrzysko, tam je położono w takim lapidarium właśnie. No i pan Jan jakby stamtąd je tutaj przeniósł. Trzy udało mu się przenieść tutaj, a dwie zostały na Srebrzysku i tam są ustawione w przestrzeni cmentarza. Także tyle zostało z tych kilku cmentarzy przy Wielkiej Alei i tutaj to mamy połączenie. Właśnie możemy przyjść na cmentarz Franciszka, żeby zobaczyć, jak wyglądały te rzeźby z cmentarzy przy Wielkiej Alei. Teraz przejdziemy jeszcze tą ostatnią, państwu pokażę i będziemy kierować się na cmentarz Łostowicki już powoli. Tak, to już jest trzecia, ostatnia z rzeźb. Pan Jan nie pamięta, z jakiego cmentarza jest ta rzeźba. Po prostu ona już była w lapidarium przy cmentarzu na Srebrzysku i stamtąd została bezpośrednio zabrana. I tutaj pan Jan postawił, jak mi mówił, obok jest pochowany jego dobry przyjaciel. Także chciał tutaj tę rzeźbę właśnie ustawić. Rzeźba, w przeciwieństwie do tych dwóch pozostałych, które są kopiami innych sławniejszych rzeźb, jest taką rzeźbą żałobnicy płaczki. Były takie rzeźby stawiane albo aniołów opiekuńczych właśnie na grobach ludzi od wieku XIX. Ona ma takie formy już, powiedzmy, nieco art deco, początek XX wieku i uważam, że z tych rzeźb najciekawsza, najlepsza. I tutaj właśnie stoi dosyć schowana, także niewiele osób wie, że ta rzeźba tutaj stoi. Jeżeli Chrystus jest, wiadomo, tak w takim miejscu eksponowanym, tam na dole, tak samo Matka Boska tutaj z boku, to ta rzeźba, jeżeli ktoś tutaj nie przychodzi specjalnie, to nawet nie wie, że stoi, a uważam, że warto tutaj zajrzeć i ją zobaczyć sobie na żywo z bliska. Tak, i już w sumie stoimy tutaj, mogę państwu powiedzieć, za nami, za naszymi plecami, przed państwem, ostatni taras cmentarza świętego Franciszka. Tuż za nim jest granica z cmentarzem Łostowickim. Tak jak mówiłem wcześniej, już po wojnie szybko zdano sobie sprawę, że te małe cmentarze rozrzucane po mieście trzeba zamknąć i pozamieniać w parki. Też dodam, że to nie był pomysł polskiej administracji, ale tak już właśnie w czasie Wolnego Miasta, czy nawet wcześniej jeszcze, jak tutaj była niemiecka administracja, te cmentarze zakładano jako parki po to, żeby po tym, jak się zapełnią, zamienić w parki. Także to była kontynuacja tej myśli. No i jak po wojnie właśnie tutaj zamykano te mniejsze cmentarze, to jak mówiłem, planowano otworzyć cmentarze takie dla dzielnic poszczególnych i właśnie w oparciu o cmentarz świętego Franciszka miał powstać taki duży cmentarz dla Śródmieścia i dla Siedlec. Oczywiście, jak mówiłem, brakowało pieniędzy na wszystko, więc te zakładanie tych cmentarzy też się opóźniło, albo w ogóle nie powstały. W Oliwie planowano ten cmentarz dzielnicowy oprzeć o ten cmentarz oliwski, jaki jest obecnie. Nowe cmentarze miały powstać dla tak zwanego Zawiśla, czyli dla Stogów i dla Przeróbki. Tam w ogóle nic nie powstało. Nowy cmentarz też miał powstać dla Nowego Portu i Brzeźna. On też nie powstał. I nowy cmentarz miał powstać dla Oruni. On też nie powstał. Także pozostały te cmentarze starsze i po prostu w końcu latach 70., kiedy zapełnił się ten główny cmentarz Gdańska, Srebrzysko, uruchomiono właśnie cmentarz na tak zwanych Łostowicach, bo nazwa, jak wiemy, jest błędna. Łostowice są dalej, tylko ulica jest Łostowicka i od tej ulicy wzięła się nazwa. I ten cmentarz właśnie przylegał do cmentarza Franciszka i jak mówiłem, cmentarz Franciszka ciągnął się do Skarpy, ale w latach 60. on też się zapełni, więc powiększono o te 5 tarasów, jakie tutaj minęliśmy, które miały już należeć do cmentarza właśnie Łostowickiego. Także cmentarz Franciszka jeszcze tutaj skubnął jakby od cmentarza Łostowickiego, ale to są właśnie tereny cmentarza Franciszka. I jak rozmawiałem z panią Basią, która w tamtym czasie zarządzała cmentarzami w Gdańsku,
no cmentarze się stykały, ale no nie widziała ona potrzeby stawiać płotu, żeby ludzie mogli sobie przechodzić po prostu, więc nie ma płotu, ale przez to właśnie mylnie się sądzi, że to jest jeden cmentarz. Jak mówiłem, to są dwa osobne cmentarze. Dobrze, teraz właśnie przejdziemy przez te granice i już będziemy wchodzić na cmentarz Łostowicki. I tutaj jest dokładnie, widzą Państwo, granica naturalna, tak? Dotąd jest cmentarz Franciszka, a tu już w dół idzie skarpa i to jest już cmentarz Łostowicki. Także tu dokładnie tędy mamy ten podział na te dwa cmentarze. Tak, wszystko na dole to Łostowicki, tak, a tutaj... tutaj jeszcze tak. No i później tam też jeszcze się zlewa, tak? Łostowicki się zlewa, ale to ta ścieżka jakby tam wyznacza tą granicę. I tu jeszcze ten pan Jan, no czy postawiono to jeszcze drugi krzyż cmentarny tutaj wyżej, w tej nowszej części. Też wiem od pana Jana, w sensie, to, że ten krzyż po postawieniu właśnie tutaj władze komunistyczne zniszczyły, w sensie tam został stąd usunięty, gdzieś wyrzucony i ten krzyż bodaj stoi pod kościołem. Tak, już tylko część krzyża tak. Jest przy kościele świętego Franciszka, tak z boku. Okej, okay, okej. Okay. To właśnie to był ten pierwszy, później postawiono następny, już władza go komunistyczna nie usunęła. Ale to też... 78 chyba zniszczyli ten krzyż. Tam jest tablica i na tablicy jest dokładnie jest napisane. Okej, okay, no właśnie. Tak, i jeszcze jak uruchomiono cmentarz Łostowicki w tym 79 w styczniu, tam kaplica nie była czynna, więc pogrzeby szły z tej kaplicy na Emaus właśnie tutaj, przez górę i tam dalej na cmentarz Łostowicki. Ale dobra, to już podejdziemy pod kaplicę. Jesteśmy już na cmentarzu Łostowickim, czyli największym cmentarzu Gdańska, czynnym do pochówków bieżących, ma ponad 50 hektarów. Tak, ponad 50 już zajmuje. Dla porównania cmentarz Srebrzysko, poprzedni główny cmentarz Gdańska, ma 28 hektarów, więc ten już jest dwa razy większy, a ten cmentarz świętego Franciszka na Emaus ma 3 hektary, także to zupełnie inna skala. Jak mówiłem, tu budowę tego, założenie tego cmentarza planowano od bardzo dawna. Już właśnie po wojnie władze mówiły, że następny cmentarz centralny tutaj się znajdzie, ale no brakowało funduszy. Pierwsze prace projektowe, jakie znalazłem, to z 1964 roku, kiedy właśnie tutaj już planowano zakładanie cmentarza. W 1968 wykonano projekt tej kaplicy. Niestety nie znalazłem nazwiska architekta, który zaprojektował ten budynek, ale prace zaczęły się dopiero 10 lat później. Także pod koniec lat 70. Ten teren był częściowo należał do Skarbu Państwa, częściowo był własnością prywatną, więc miasto wykupiło te działki i ten obszar zaczęto właśnie urządzać jako główny cmentarz komunalny Gdańska. Wykorzystano tutaj takie naturalne pofałdowanie terenu, więc cmentarz no, nie jest jednostajny, płaski. Aczkolwiek są bardzo niekorzystne warunki gruntowe. Zejdziemy tam kawałek niżej, tam są tak zwane wiry wodne i to właśnie wiemy od pracowników cmentarza w latach jeszcze 90., kiedy do końca tam nie odwodniono tego terenu, zdarzały się przypadki właśnie, że ta woda wciągała groby na przykład, albo że był taki ruch, że następowało przesuwanie ciał pod ziemią, tak? Więc to no, pomieszanie po prostu z poplątaniem. I ten, mimo że to właśnie jest na wzgórzu, ten poziom tutaj wód miejscami jest wysoki, co też jest niekorzystne dla rozkładu zwłok, bo zwłoki w wodzie się nie rozkładają, jeżeli leżą. Także tutaj jeszcze poza tym, że roboty się przesuwały, bo nie było pieniędzy, także później były problemy tutaj na tym cmentarzu. Do dzisiaj też problemami są kradzieże z tego cmentarza. Ostatnia chyba zgłoszona była no, dosłownie sprzed 2 miesięcy bodajże kradzież. Po prostu kradnie się całe nagrobki. I to często też, mogę powiedzieć, robią no niestety kamieniarze, ale też właśnie osoby umieją wejść i jak jest mały grób dziecięcy, go schować do jakiejś torby i wynieść z cmentarza. I to się zdarza. Plagi wcześniej, plagą kradzieży był dotknięty cmentarz na Srebrzysku wcześniej, ale zawsze ten właśnie główny cmentarz komunalny no jest najbardziej eksploatowany przez złodziei, także ten cmentarz jest obecnie niestety obiektem właśnie złodziei.
Jeszcze pamiętam takie metody, bo swego czasu, w latach 90. modne stały się sztuczne kwiaty i właśnie panie, najczęściej panie opiekujące się grobami, te kwiaty kupowały i wsadzały w wazony. Złodzieje je kradli, później sprzedawali znowu na rynku. Taki to się nie kończyło. Więc była metoda, żeby znajoma opowiadała właśnie te koniuszki tych kwiatów gipsem, żeby to jakby tam nie można, albo zalać właśnie w wazonie na przykład te kwiaty. Tak sobie radzono z tymi złodziejami. Także no już tak może tych kwiatów nie kradną sztucznych, ale cały czas właśnie jak mówię, nawet pomniki nagrobne są kradzione. Dobrze, teraz może pójdziemy tutaj na kwaterę AK. To jest jedna z takich kwater urządzonych właśnie. Tam się przyjrzymy i dalej będziemy szli w kierunku w głąb cmentarza. I jeszcze może sama kaplica. Jak mówiłem, sam projekt jest z 68. Zbudowana została, oddana w 79 w lutym, więc 11 lat zanim zbudowano, dosyć długo. Ale uważam, że cały budynek jest całkiem dobrze zaprojektowany. Oczywiście to były czasy, kiedy nie można symboli religijnych było umieszczać, więc ona jest pozbawiona krzyża, ta kaplica. Jak Państwo widzą, ona jest rozbudowana. Kilka lat temu dobudowano to jakby skrzydło. Stało się tak dlatego, że jeszcze w latach 80., jak wiedziano, że cmentarz pójdzie w głąb, projektowano następną kaplicę tam w głębi, ponieważ tutaj pogrzebów było za dużo i podróż jakby z kaplicy tam w głąb cmentarza zajmuje sporo czasu, więc tam projektowano kaplicę, ale z braku miejsca na pochówki, miejsce pod tej kaplicy zostało przeznaczone na pogrzeby, na pochówki, a tutaj tą kaplicę po prostu rozbudowano, żeby usprawnić pracę cmentarza. Dobrze, no i teraz schodzimy sobie w dół. No to takie miejsce chyba adekwatne do dzisiejszego święta. Kwatera porozumienia właśnie Wojsk Polskich Armii Krajowej. To są grzebani walczący z małżonkami. I kwatera, jak Państwo widzą, jest zaprojektowana jednolicie i utrzymana w jednym stylu. Tutaj mamy na końcu kwatery tą tablicę pamiątkową i krzyż ustawiony centralnie. Jeżeli chodzi właśnie o te ekshumacje z cmentarzy likwidowanych, to jest z panią rozmawiałem, to w latach 60. 70. ekshumowano tylko te ciała, po które jakby zgłosiła się rodzina. Powiedziała, że dba o grób i chce przeniesienia ciał. I te ciała głównie przynoszono na cmentarz, na Srebrzysko, bo tam było miejsce. No w ostatnim czasie jakby świadomość naszego miejsca, tożsamość gdańszczan jest coraz silniejsza, więc gdańszczanie śledzą, co się dzieje na dawnych cmentarzach i właśnie jak w Brzeźnie deweloper zaczął budować przy dawnym cmentarzu Świętego Antoniego, to z myślą właśnie o likwidacji cmentarza, no to właśnie podniosły się głosy sprzeciwu i deweloper ekshumował tam z terenu całego cmentarza, gdzie właśnie ma teraz się znajdować chyba zieleń dla mieszkańców tego zamkniętego osiedla. Ekshumował te kości pozostałe i tutaj zostały przeniesione w wspólnej mogile na cmentarzu Łostowickim pochowane. Jesteśmy w tej nowszej części cmentarza Łostowickiego. W latach 80. powstał projekt rozbudowy cmentarza i w latach 90. zaczęto go tutaj powiększać i on do tej pory jest sukcesywnie powiększany i obecnie ciągnie się do ulicy już Cedrowej od Łostowickiej, więc jak tutaj nazwa przyjęła się od ulicy Łostowickiej, może się też przyjąć od ulicy Cedrowej, no to byłoby lepiej, bo jak wiemy Łostowice są znacznie dalej niż właśnie ten cmentarz. Stoimy teraz na kwaterze Sybiraków. Ona powstała dzięki porozumieniu właśnie Sybiraków i ona także ma taki jednolity charakter. To są granitowe, czarne krzyże. I Sybiracy jeszcze pod koniec lat 90., aby upamiętnić tą ofiarę, jaką ponieśli Polacy wysyłani na głęboką Syberię, postanowili tutaj wznieść pomnik. Rozpisano konkurs. W konkursie w jury byli znani gdańscy rzeźbiarze, na przykład Franciszek Duszenko, który stworzył pomnik na Westerplatte. On jest jego właśnie twórcą.
także Stanisław Radwański był w tej komisji. Oni właśnie wybrali propozycję Pawła Kruszyńskiego i uważam także, że jest to dobra rzeźba, jak na to, co nieraz widzimy właśnie na cmentarzach. I ten pomnik Golgoty Wschodu tutaj w 1998 roku odsłonięto. Czasami mówi się na to Pieta Sybiraku właśnie. Ona pokazuje kobietę tulącą właśnie czwórkę dzieci, pokazującą, że los tych osób zesłanych na daleki wschód był niezwykle ciężki. Może w tym miejscu jeszcze opowiem o innych cmentarzach Siedlec. Dzisiaj zwiedziliśmy oczywiście cmentarz świętego Franciszka. Jednak na Siedlcach było więcej cmentarzy. Jeżeli święty Franciszek właśnie był cmentarzem katolickim, to także mieszkańcy ewangeliccy Siedlec mieli swój cmentarz, też swój kościół. Tego kościoła także nie ma. Kościół znajdował się przy ulicy Kościelnej, tak się składa. On był nieco bliżej centrum Gdańska, a właśnie katolicki kościół był już na Emaus. I ci ewangeliccy mieszkańcy Siedlec byli grzebani na cmentarzu. Obecnie to jest Park Zieleniec przy ulicy Starodworskiej. Ten zieleniec ciągnący się od ulicy Kartuskiej na górę aż do Suchanina. I tamten cmentarz ma jeszcze dłuższą historię niż cmentarz świętego Franciszka. On powstał, pierwszy cmentarz tam powstał już podobno w XVIII wieku, kiedy była epidemia dżumy wielka, wybuchła w Gdańsku. Ostatnia epidemia dżumy w 1709 w Gdańsku wybuchła i tam grzebano zmarłych. 100 lat później nieco, około 1820, kiedy zakazano grzebania w kościołach w Gdańsku zwłok, parafia świętej Katarzyny ze Starego Miasta zakupiła właśnie ten teren dawnego cmentarza po ofiarach dżumy i tam grzebała swoich zmarłych. Ale parafianie świętej Katarzyny nie chcieli być grzebani na Siedlcach, bo było za daleko. To był wiek oczywiście jeszcze XIX, więc nie było takiego transportu miejskiego, więc uważano, że no, tamta część, tam Siedlce to jest już no, zupełnie koniec świata. I święta Katarzyna, parafia założyła nowy cmentarz, bliżej dużo kościoła, przy ulicy 3 Maja. Tam wzdłuż tak zwanej promenady, blisko kościoła Bożego Ciała i tam parafianie świętej Katarzyny się grzebali. Jak ten cmentarz się wypełnił, no to założono w połowie wieku XIX cmentarz właśnie przy Wielkiej Alei, już trzeci. Natomiast ten cmentarz na Siedlcach pod koniec wieku XIX został przekazany właśnie nowej parafii ewangelickiej tworzącej się w tej dzielnicy i należała do właśnie kościoła na Siedlcach aż do końca wojny, kiedy sam kościół został uszkodzony i cmentarz tuż po wojnie został zamknięty. A później pod koniec lat 30. Podobnie jak cmentarze przy Wielkiej Alei został zlikwidowany. I mamy po nim w tej chwili ten ślad w postaci zieleni i tyle z tego zostało, bo tam chyba nad śladu po alejkach, po nagrobkach nie ma. Dobrze, to przejdziemy jeszcze kawałek dalej. Może do tej kwatery 70. Tam są wyznaczone te miejsca dla grup wyznaniowych. Zobaczymy. I tam jeszcze powiem o cmentarzu świętej Barbary. Jesteśmy na kwaterze 70. cmentarza Łostowickiego i na tej kwaterze wyznaczono miejsce na pochówki wyznaniowe i mamy tutaj część dla osób grekokatolickich, dla osób prawosławnych i dla wyznawców kościoła polsko-katolickiego. Stoimy tutaj przy części grekokatolickiej, mamy krzyż i upamiętnienie właśnie grekokatolicy są w większości pochodzenia ukraińskiego, więc tutaj pomnik upamiętnia te osoby i pochowane na obszarach, które już właśnie są daleko za granicami obecnie Polski. Wcześniej na gdańskich cmentarzach jako pierwszą wyznaniową kwaterę wyznaczono kwaterę muzułmańską na cmentarzu garnizonowym w latach 50., ponieważ po wojnie do Gdańska przybyli polscy Tatarzy. Polscy Tatarzy są muzułmanami i dla nich wyznaczono kwaterę muzułmańską właśnie na tamtym cmentarzu. Po zamknięciu cmentarza w 50
1939 roku utworzono nową kwaterę wyznaniową na cmentarzu, na Srebrzysku, na tym głównym cmentarzu gdańskim. I mamy w Gdańsku właśnie dwie kwatery muzułmańskie, co jest w skali Polski wyjątkiem. Zazwyczaj to jest jedno miejsce, albo w ogóle takich miejsc nie ma. A tutaj na cmentarzu włostowickim, już w późniejszym właśnie okresie, jeszcze wyznaczono te trzy pozostałe kwatery wyznaniowe. Może jeszcze powiem o Kościele polsko-katolickim, bo może nie wszyscy słyszeli. Kościół polsko-katolicki za czasów komunizmu był promowany i próbowano właśnie, aby Kościół polsko-katolicki był tym, starano się, wyznaniem jakby przodującym w Polsce, bo on przypomina nieco kościoły protestanckie, Kościół polsko-katolicki. Nie uznaje właśnie dominacji papieża. Te sakramenty wyglądają inaczej też w Kościele polsko-katolickim i władze komunistyczne dlatego sprzyjały temu kościołowi. W Gdańsku Kościół polsko-katolicki to obecnie Kościół Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja. Wyznawcy tego kościoła uznają kult Maryi, no, są też katolikami. Ale te pozostałe sakramenty, jak mówiłem, wyglądają nieco inaczej i właśnie tutaj na tym, w tej kwaterze mają swoje miejsce na pochówki wyznaczone. No i przy okazji, jak tu już jesteśmy, opowiem o ostatnim kościele, cmentarzu na Siedlcach, o cmentarzu Świętej Barbary. Ten cmentarz znajduje się na początku Siedlec, jeżeli patrzymy od strony Śródmieścia, i należał do parafii do kościoła Świętej Barbary na Długich Ogrodach. Parafianie byli grzebani przy tamtejszym kościele, przy tamtejszej ulicy Świętej Barbary do 1869. W tym momencie ten cmentarz już się zapełnił i gmina założyła, w przeciwieństwie do innych gmin ze Śródmieścia, cmentarz nie przy Wielkiej Alei, tam już nie było zbytnio miejsca, ale właśnie za Nowymi Ogrodami. I cmentarz ten funkcjonował tak bez przerwy w sumie do końca ostatniej wojny światowej. On był dosyć duży, miał blisko 4 hektary. Była na nim kaplica, była dzwonnica. Obok było też właśnie ogrodnictwo, gdzie hodowano, tak jak tutaj, kwiaty sprzedawane na cmentarzu. No i ten cmentarz właśnie, tak już trochę wspominałem, ma dosyć makabryczną historię powojenną. Jak mówiłem, na cmentarzu Franciszka po wojnie w Gdańsku wybuchła epidemia tyfusu. Wiele osób umierało. I jak wspomina pallotynka, siostra Kinga, która tutaj zaraz po wojnie w Gdańsku się znalazła, pracując właśnie z dziećmi, no pogrzebów było tyle, że zmarłych chowano w kocach i dziennie tych pogrzebów było około 20 i tak byli chowani właśnie na cmentarzu Świętej Barbary. Pochowano tam także właśnie wiele dzieci zmarłych, bo na Siedlcach też był szpital dziecięcy przez 5 lat po wojnie. I ten cmentarz, ponieważ był blisko aresztu i więzienia, od końca 45, od jesieni, służył ubekom do pochówków osób zabitych właśnie w więzieniu na podstawie wyroków sądu, które, jak wiemy, w ostatnich latach podważono. To były po prostu mordy sądowe i ten cmentarz jako jedyny powojenny przez ten okres był pilnowany w ogóle przez funkcjonariuszy ubecji i nie można było tak sobie wejść na niego bez pozwolenia. I tam w tej górnej części cmentarza grzebano właśnie zmarłych dosyć płytko, szybko i tak się działo do 1946 mniej więcej, do połowy. Później tą funkcję przejął cmentarz garnizonowy. Tam dalej grzebano tych zabitych w więzieniu. Tam też właśnie spoczęła słynna Inka na wyznaczonej kwaterze. Później od 1951 te osoby były grzebane na cmentarzu na Srebrzysku, na tym głównym cmentarzu gdańskim. Cmentarz Barbary został zamknięty, tak jak inne cmentarze, właśnie jesienią 1946 roku. Od tego momentu on także ulegał dewastacji. W 1952 roku, taką informację znalazłem w Dzienniku Bałtyckim,
na tym cmentarzu zalęgła się największa kolonia gawronów w Gdańsku. Tysiące, setki ptaków co najmniej. I te ptaki zagroziły w ogóle istnieniu tego miejsca, bo przez swoje odchody te drzewa były niszczone po prostu. Było aż tak źle, że mieszkańcy okolicznych domów nie mogli otworzyć okna, tak śmierdziało tam w tej okolicy, aż poproszono w ogóle Związek Myślistwa Polskiego właśnie, żeby odstrzelono te ptaki i przepłoszono z tego miejsca. To się stało. I też zwrócono uwagę, bo okoliczni mieszkańcy detraktowali ten cmentarz jako śmietnik, tam wyrzucono śmieci, więc ten teren właśnie zarósł, jeszcze te ptaki, no nie wyglądało to dobrze. I w latach 60. zaczęto cmentarz likwidować, w 68-69 i urządzać na tym terenie park miejski. Urbaniści już od dawna planowali tam właśnie park, ponieważ na Siedlcach nie było większego założenia zieleni publicznej. I przez kilka lat brakowało funduszy do 72 bodajże, kiedy skończono wylewać alejki tego cmentarza i ustawiono jeszcze rzeźbę Łosowskiego na dole, tą rzeźbę przedstawiającą macierzyństwo. I tak z cmentarza Barbary uczyniono park, główny park Siedlec. No i jeżeli chodzi o cmentarze siedleckie, to chyba tyle. Już nie będę mówił o cmentarzu francuskim, bo to jest zupełnie inna historia, innego typu założenie, ale także niezwykle ciekawe, jak mówiliśmy na początku, zieleń zarosła wiele miejsc i właśnie na cmentarzu francuskim to widzimy bardzo dobrze, bo jak cmentarz powstał, to był piękny widok na cały Gdańsk. Panorama była wspaniała, dlatego to miejsce w ogóle tam zostało wybrane, bo władze francuskie i polskie w 1948 podpisały taką umowę właśnie i polscy tutaj architekci Adam Haupt i Wiesław Gruszkowski to miejsce wybrali, ponieważ no, ten widok na Gdańsk był wspaniały i właśnie Francuzi i władze polskie były zachwycone tym miejscem. No ale przez lata właśnie te zbocza były niepielęgnowane, zarosły, także cmentarz, w sensie cmentarza jakby już nic nie widać, sam cmentarz też jest zasunięty i mało osób nawet wie, że on tam się znajduje. Ale to może przy okazji jakiś inny spacer i tam wtedy powiemy sobie więcej. Także ja już dziękuję w tym miejscu. Również dziękuję panu Klaudiuszowi za przedstawienie tematyki cmentarzy na Siedlcach w tym szczególnym miesiącu w listopadzie. Jest to zawsze taki miesiąc, gdzie zazwyczaj odwiedzamy cmentarze. Dziękuję tutaj państwu za przybycie, za wspólny spacer. Dziękuję widzom za obejrzenie tego materiału i zapraszamy na kolejny już trzeci spacer historyczny po dzielnicy, który odbędzie się 22 listopada, też w niedzielę o godzinie 14:00.